No to słuchajcie, po kolei. Widzieliście to zdarzenie przed chwilą, które miałem okazję nagrać na żywo. Słuchajcie, to się dzieje teraz naprawdę. To się dzieje teraz naprawdę. I tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Słuchajcie, przyjechała straż pożarna, przyleciał helikopter. Przyjechała straż pożarna, przyleciał helikopter. To jest Płocicno. Właściwie chyba dobrze mówię. I słuchajcie, i to tyle. Nie przyjechała żadna policja, ani nie przyjechała żadna karetka, więc udałem się na miejsce zdarzenia, żeby zobaczyć, co się stało. Podejrzewałem, że może jakiś ogromny wypadek, chociaż powinna być policja, jak jest wypadek. Ale nie, nie ma nikogo. Słuchajcie, służby ratownicze z helikoptera wysiadły i poszły do prywatnego domu na posesję. I ja teraz czegoś nie rozumiem. Czy tam w domu stało się coś, co spowodowało przylot helikoptera ratunkowego i wyjazd straży pożarnej na sygnale? Bez karetki, bez policji? Czy nie ma może już u nas karetek dostępnych? Bo czegoś nie mogę tu zrozumieć. Nie ma, słuchajcie, policji, nie ma karetki. Jest za to straż na sygnale, która stoi do tej pory. Są panowie z helikoptera, pomoc medyczna, w środku, w mieszkaniu. I to na tyle. Ja byłem pewien, że to jest jakiś poważny wypadek albo coś. Na pewno tam coś się stało. Tylko nie mogę zrozumieć, dlaczego nie ma policji, dlaczego nie ma zwykłej karetki, tylko przyleciał po prostu helikopter medyczny, który nie sądzę, że jest tanim transportem. I raczej na te wszystkie pytania odpowiedzi nie dostanę, ale jest to co najmniej bardzo dziwne i bardzo mnie to ciekawi. O co kaman? Nie ma karetek? Bo ten helikopter stoi dalej. I to więc tu nie chodzi o prędkość powrotu ze zdarzenia. Minęło już z dobrych 15 minut. I dlaczego do domu prywatnego przylatuje helikopter medyczny? Ni kurwa, ni kumam, ni chuja. Ten świat mnie zawsze będzie dziwił. Bo nie ma karetki, czy jakie co? Nie mam pojęcia. A dlaczego nie ma policji? Pozdrawiam, Meksykano. Takie rzeczy mi się zdarzają i postanowiłem tym razem nagrać coś dla was. Tak więc po kolei tak to było. Pozdrawiam serdecznie. Nadal, słuchajcie, obserwujemy tą dziwną sytuację, która zaistniała. Tutaj się zrobił już korek samochodowy. Jak widać, medycy tam w tle są już przy helikopterze. Nadal nie ma policji. Przynajmniej ja nie widzę stąd tej policji. Jest tylko helikopter i tylko, jak widać, straż pożarna. Tam, co jeszcze mogę dodać, w tym domu się nic nie pali. Więc tak naprawdę straż pożarna tutaj nam zabezpiecza jedynie teren, żeby samochody nie mogły jechać. Natomiast czy służby ratownicze w ogóle... Kurwa, o co do chuja chodzi w tym wszystkim? Widzicie, nie zdążyłem zobaczyć, czy kogoś zapakowali do helikoptera, no ale jak widać, się nikomu tutaj za bardzo nie spieszy. Czy to są jakieś ćwiczenia? I wejście na chatę do kogoś. Ja w ogóle nie wiem, kurwa, dlaczego ja tutaj stoję, jak te samochody jadą sobie właśnie tam, w tą stronę. No bo ja nie chcę jechać tam, gdzie helikopter, tylko ja chcę jechać tu, gdzie jedzie ten samochód. Więc słuchajcie, chyba darujemy sobie to czekanie, bo tutaj nic się tak naprawdę nie dzieje, oprócz tego, że przyleciał helikopter i przyjechał wóz strażacki. Chociaż nie, zobaczcie, tam też, kurde, samochód dalej nie pojechał, tylko stanął, o, tam na zakręcie. Więc nie wiem, czy... Ale coś się tu rusza. Coś się tu rusza. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, to jest co najmniej dziwne. Minęło jakieś 5 minut, słuchajcie. Co się wydarzyło? Helikopter postanowił wystartować i się obrócić w drugą stronę. Kurwa! Podniósł się na jakieś 3-4 metry do góry, obrócił się
i stanął teraz tyłem do nas. Zaczynam się zastanawiać, co to mnie jeszcze zdziwi w tej akcji, bo jest tak nietypowa, że po prostu szkoda, że siedzę w samochodzie, bo bym wyszedł. Ale stoję na drodze, jak widzicie, i nie mogę za bardzo stąd wyjść. Akcja jest taka, że się obrócił helikopter w drugą stronę. No, czyżby była próba startu? Tak jest. Helikopter nam odlatuje. No niecodzienny widok, powiem wam, z drogi, żeby helikopter tutaj na drodze stawał. Powtarzam jeszcze raz, że ogólnie rzecz biorąc, przyleciał do domu prywatnego. Tu nie było żadnego wypadku na ulicy. I ja się teraz pytam, kto tam kurwa mieszkał, że do takiej osoby przylatuje helikopter na Hamirę. Ten świat nie przestanie mnie zaskakiwać. A policji nie było. I nie ma. Chuj wie co, o co chodzi. Kurwa, muszę się czepiać jeszcze po tych pociągach pierdolonych, żeby kurwa coś nagrać dla was, no.